No cześć, witam Ciebie w kolejnym odcinku Tutoriali z Pythona. Dzisiaj postaram się wyjaśnić różnicę między listami a tuplami. Po angielsku list versus tuples. Po włosku to są listy, a tuple można przetłumaczyć jako krotki. Ale naucz się lepiej tych dwóch angielskich nazw, czyli lists i tuples, nie? Dobra, czym ogólnie różnią się te dwa elementy w Pythonie? Listy, jeżeli chodzi o tutaj wizualność, to listy przechowują pewne dane, które zamknięte są w nawiasach kwadratowych, tak? Czyli w ten sposób możesz rozpoznać szybko listę w Twoim programie. A tuple to zwykle przechowują dane, które są oddzielone przecinkami. I teraz bardzo ważna cecha tupli. Tuple to są elementy immutable. Co to znaczy? To znaczy, że nie możemy modyfikować ich wartości, tak? Nie możemy dostać się do wartości tych tupli. I to są te dwie cechy, a w listach możesz spokojnie dostać się za pośrednictwem pewnych funkcji, odnieść się do każdego elementu, który jest zlokalizowany w tej liście. To są dwa elementy. To teraz przejdziemy sobie do tuple i zrobię taki sobie programik, czyli zdefiniuję zwykłą funkcję, ona się będzie nazywać test i będzie zwracać dwie wartości. Dwie wartości, 12 i powiedzmy 18. I co? W tej chwili funkcja zwraca dwie wartości i zobacz, tutaj mamy dwie wartości, które są oddzielone przecinkiem. To oznacza, że to są zmienne właśnie te tuples, tak? Czyli zmienne immutable, do których nie mamy dostępu i dobrze, bo nie chcemy im mieć dostępu, po prostu funkcja zwraca te wartości i koniec. Teraz stworzymy sobie dwie zmienne, do których wpiszę wartość zwraconą przez funkcję oraz wyświetlę te zmienne i sprawdzimy, co się wydarzy. Oczywiście zapiszemy, otwieramy nowy terminal, wpisujemy Python 21. No i rzeczywiście zobaczmy. O! No tak, 12 i 18. Dwie wartości zostały zwrócone. I to jest przykład tupla, czyli tam, no mówię, wartości, których nie da się modyfikować, gdzieś tam one są. A teraz przejdziemy do elementów typu listy, tak? Lista. No i lista to jest, widzisz, zbiór danych, ale w nawiasach kwadratowych, te wartości są oddzielone przecinkami. Dobra. I teraz, żeby wyświetlić całą listę, to wystarczy zrobić coś takiego. No i a może jeszcze to zahaszuję, żeby nie zaciemniać tutaj wyniku. I wyświetlamy tą listę. Tak. Wyświetlamy tą listę, to jest cała lista wyświetlona w ten sposób. Widzisz? Ale listy, właśnie tak jak mówiłem, mamy do nich dostęp. Możemy na przykład wyświetlić poszczególne elementy w tej liście. I wyświetlamy na przykład drugi element oraz element piąty. Zapiszemy to, wyświetlimy te dwa elementy. I wyświetliliśmy liczbę 6 oraz liczbę 12. I sprawdźmy. To jest element zerowy, czyli 1, 2. 5 to jest element pierwszy. I element drugi to jest właśnie 6. I ten element wyświetliliśmy. Następnie wyświetliliśmy element piąty. No to policzmy. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 12. Rzeczywiście zgadza się. Czyli w ten sposób dostaliśmy się do listy i te zmienne wyświetliliśmy. Zmienne wartości ukryte w liście. Dobra, mam nadzieję, że troszeczkę tutaj rozjaśniłem Ci sytuację. Pamiętaj, że filmik nie wystarczy. Musisz sam uzupełnić sobie wiedzę materiałami papierowymi, innymi materiałami, które znajdują się w sieci. Przypominam też o liście początkującego Pythonisty, która znajduje się pod opisem w filmiku oraz w komentarzach. Na razie cześć, w kolejnym odcinku właśnie będziemy manipulować na listach.